Dzień dobry Państwu. W dzisiejszych wiadomościach telewizji Benz przeniesiemy się do Stalowej Woli, gdzie Lucjusz Nadbrzeżny robi jakiś festyn. Łączymy się teraz z naszym wysłannikiem Piotrem Atabencem. Czy dobrze nas słychać? Ale mnie jaja swędzą w tym garniturze. Halo, halo Grzesiu! Słyszymy się, jesteśmy w Stalowej Woli i będziemy się pytać dzisiaj ludzi, o co tutaj chodzi? W Stalowej Woli co się dzieje? No ogólnie są imprezy teraz w niedzielę, no a tak to po prostu nie ma w Stalowej Woli dyskoteki z prawdziwego zdarzenia i trzeba jeździć na dyskoteki do Rzeszowa, bo jest jedna tylko dyskoteka w sobotę Grand, ale to jest za mało po prostu i z kolegą jeździmy na imprezy taneczne aż do Rzeszowa. A jak by pan nazwał taką dyskotekę? No, mógłby być też Grand. Bo jest jedna tylko dyskoteka w sobotę Grand. Chciałbym się także zapytać o rządowych planach, które mają na celu przyłączenie Stalowej Woli do Rzeszowa. Co pan o tym sądzi? To by było fajnie, no ale to jest aż 64 km do Rzeszowa jest ze Stalowej Woli, także nie wiem, czy to jest realne po prostu. A czy chciałby pan coś przekazać Lucjuszowi Nadbrzeżnemu? No tak, ja jestem w ogóle skarbnikiem stalowolskiego klubu sportowego efektowni.pl. Pan Lucjusz Nadbrzeżny obiecał nam, że zrobi nam korty do tenisa ziemnego. To parę lat temu obiecał. Do tej pory nie ma kortów po prostu. Jeszcze przed wyborami obiecał, po wyborach został prezydentem i tak dalej. Teraz będzie startował na posła, a kortu jak nie było, tak nie ma po prostu dla naszego klubu, a to nam obiecał. Dzień dobry, jesteśmy dziś z panią Irena Miszczyszyn. Chciałbym się zapytać, co pani robi na tej imprezie? Rozumiem, a czy chciałaby pani coś przekazać obecnemu włodarzowi Stalowej Woli, czyli panowi Lucjuszowi Nadbrzeżnemu? No, chciałabym przede wszystkim podziękować za organizację takiej imprezy. Bardzo nas cieszy, że możemy tutaj witać, że możemy przywitać tutaj mieszkańców swoimi regionalnymi potrawami, że się możemy pokazać w swoich strojach. No i oby tak dalej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również w Stalowej Woli się spotkamy. A chciałem też zapytać, co sądzi pani o rządowych planach przyłączenia Stalowej Woli do Rzeszowa? Myślę, że to nie byłby trafiony pomysł. Jednak Stalowa Wola po pierwsze, że jest dosyć daleko, po drugie ma swój klimat całkiem inny. Myślę, że to się nie uda i chyba nie powinno tak być. Za mną widzicie jakąś telewizję? Ale to są lamusy, my jesteśmy prawdziwą telewizją. Nie jesteśmy opłacani przez rząd, nie jesteśmy opłacani przez nikogo. Także dajcie nam hajs. Elo. Gratulacje. Zapytamy się teraz ludzi o to, co sądzą o wynikach. Co panie sądzą o wynikach konkursu? Co tam? Ja się chciałem zapytać właśnie, co tam? No cóż, wielkie emocje. Czekamy na rozwiązanie konkursu kulinarnego. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mamy nadzieję na jakiś maleńki sukcesik. Dobra. A w jakiej kategorii państwo startowali? No, konkurs kulinarny. Czyli nie ma kategorii. No, konkurs to jest kategoria, okay. Właśnie konkurs kulinarny to jest ta kategoria. Okay. Co państwo przygotowali na ten konkurs? No, w dniu dzisiejszym tradycyjny rosół. Okay. Zgodnie z polską tradycją, ponieważ no, mało który Polak nie wyobraża sobie rosołu i niedzielnego obiadu. Chyba, że jakiś nie Polak. Chyba, że nie Polak. Ta. No, a na drugie danie to również tradycyjnie kopytka. Okay. Z dodatkiem kurczaka zapiekanego ze
szpinakiem i z serem typu feta w cieście francuskim. Ulala, brzmi przepysznie. Koleżanka się ze mnie śmieje, nie wiem dlaczego. Sama nie chciała mówić, a teraz się ze mnie śmieje. Pośmiejmy się teraz z koleżanki. Ha, 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 ha. Okej, okay, dzięki. Dzięki. No, trzymajcie kciuki za nas. Jeszcze? Daj znać, jak będzie się nagrywać. To ja z ziomkiem. Yeah. Siema, jestem tutaj z Grześkiem, Hubertem. Jest z nami Grzesiek i Kuba. I chciałem zapytać, co tutaj się dzieje? Nie wiem. Nie wiem. No. Czy uważacie, że w Stalowej Woli powinny powstać jeszcze inne dyskoteki? Nie. 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 Jesteśmy tutaj z panią Karolina Ziółkowska, KGW Biały Bór. Dobrze. Chciałem się pani zapytać, co się tutaj dzieje? No co się tutaj dzieje? No jak widać, kulinarne Polska od kuchni, czyli gotowanie, pieczenie, wszystkie same smakołyki naturalne. Wszystko ekologiczne z własnych gospodarstw. I co jeszcze pan chce wiedzieć? Czy uważa pani, że inne koła stosują nieczyste zagrywki, takie jak dodatki? Nie uważam, bo nie widziałam tego, więc nie mogę powiedzieć. Polecam koło gospodyń KGW. Białobożanki. Białobożanki. Białobożenki. Bożanki. Białobożenki. Białobożanki. Białobożenki. Dobra, niech będzie białobożenki. Białobożanki. Jest jakaś bożenka u was? Nie ma. No właśnie nie ma. Siema, chcesz coś z Iwonu? Kręci? Tak. Kręci? Dobra. Chciałem się zapytać, co tutaj się dzieje? Jest jakaś impreza się kręci. Tak, jak na razie słabo grają, ale mamy nadzieję, że będzie troszkę później lepiej. A tu idzie pan policjant, który salcesonem szybę opluł. Co zrobił? Poszliśmy się sprawdzić na policji. Zaczął hulać do nas i się tak obsrał, że całą szybę zapluł. Na lotnisku z samolotów 120 odleciało. Ile zostało? Zero, a 120 odleciało. Jak 120 odleciało, to zero zostało. No to pewnie, że zero. No. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. No tak mówią. Jak odróżnić kobietę, czy ma poprzek, czy wzdłuż? To jak? Położy się na barierkę. Jak ma wzdłuż, to będzie... A jak ma poprzek, to będzie... Dobre. Dawaj, jeszcze oni. Jeszcze oni sekundę. Chodźcie. Chodźna. A co pan sądzi o planach rządowych, które są delikatnie poruszane, o przyłączeniu Stalowej Woli do miasta Rzeszów? Pan żartuje? O, jedzie jakiś ziomek. Co jeszcze? To mam jeszcze powiedzieć. Ty chyba już wszystko. Sam. No, tyle. Będziemy szli dalej. No i co? Już? Mogę iść? Tak. To dziękuję panu. Skąd jest Kielc? Ja jestem ze Stalowej Woli. Ze Stalowej Woli. No. Oczywiście, jestem MC elegancko. Jeszcze zawsze jestem w Stalowej Woli. Najeżdżam po prostu, kurwa, na hutę tutaj. Co? Jest super. I teraz przywiozłem nasze dziewczyny. Elegancko. Przywiozłeś. Jest nasza dziewczyna Justyna. Czekaj. Tutaj widzę, jest opatrywanie ran. Tygrys mnie pogryzł. Tygrys był, kurwa, taki... Miejsca. Przeciwieństwo. No i tak super. Mi za Podkarpacia. Pierwszy raz występowałam ogólnie. Super. Jak się pani czuje z wygraną? Szczerze? Myślałam, że zajmę pierwsza. A skąd państwo są? Z Dymitrowa Małego. Z Dymitrowa Małego? Tak, to jest gmina Baranów Sandomierski. Oczywiście. Super. No a czy chcą państwo coś przekazać obecnemu prezydentowi Stalowej Woli, czyli panowi Lucjuszowi Nadbereżnemu? Lucjusz najwyższy. Lucjusie. 2 lata czekałem, żeby tego człowieka zobaczyć na żywo, bo zawsze było w Baranowie Lucjusz Nadwyrężny. Fajny chłop. Fajna impreza i dziękujemy za gościnę i za występy.
Elegancko. Dziękujemy Piotrze za relację na żywo ze Stalowej Woli. Tak ogólnie to niezły festyn tam macie. Dzisiejsze wiadomości są już kurwa zakończone. Na następne zapraszam tak jak w każdy czwartek o godzinie 19:00. Wypierdalać. Zajebiste.